Zapraszamy bardzo serdecznie. Sarmata. Te kluby, które działały, były, a później zniknęły na stadionie Bloki Stora. Daniel Staniszewski. Pewnie na zgrupowaniu. No ten to ma prawo, bo się ściga. Wczoraj jeszcze w Berlinie walczył. Przeskakujemy jeszcze do literki M. Pan Józef Młynarczyk. Majdanku, bardzo prosimy o informacje sprawdzone. Oczywiście. Pan Mariusz Młynarczyk, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Zbigniew Szczepkowski. Zapraszamy trenera Szczepkowskiego. Człowiek, legenda, trener, kiedyś zawodnik. Fenomenalny sprinter. Ostatnio dyrektor do spraw logistycznych Polskiego Związku Kolarskiego. Piękny tytuł, tak już w dorosłych latach. Proszę Państwa, nie mogło być inaczej. Na liście jest oczywiście pan Ryszard Szurkowski. Poprosimy o wielkie brawa. Niezwykle wolny żarty, zawsze, wszędzie, kontury. A pan Tomasz Karczewski ma upoważnienia pana Ryszarda Szurkowskiego, tak? W imieniu Ryszarda Szurkowskiego chciałem wszystkich Państwa tu gości serdecznie pozdrowić, pogratulować wyróżnień. Pan Ryszard myślami jest tego wieczoru z nami. Myślę, że my również życzymy zdrowia Panie Ryszardzie. Serdecznie pozdrawiamy. Generalnie to Ryszardowi możemy życzyć, troszkę to tak zabrzmi przewrotnie, ale czemu nie, tak po kolarsku, połamania, ale kół. Kolarskiego szczęścia. Proszę Państwa, Małgorzata Szyner. Ja myślę, dookoła Mazowsza nie ma Małgorzata. Nie ma Pani Małgosi. Piotr Śliwiński. Nieobecny. Andrzej Świtkowski. Nie, Pan Andrzej. Polonia, Legia. Jerzy Świnoga. Zapraszamy serdecznie. No to ja teraz wywołam. Bogdan Saturnus. Ten głos też słyszymy podczas wielu wyścigów. Prosimy bardzo. O wręczenie. Podano do stołu. Ślepowroński, tak się nazywa. Dziękujemy bardzo. Gratulujemy.